Na program zaprasza Śląska Organizacja Turystyczna, właściciel portalu turystycznego www.slaskietravel. Na aktywny wypoczynek nad wodą zaprasza sponsor programu Gmina Poraj. Jeżeli szukacie Państwo miejsca do wypoczynku na świeżym powietrzu, na łonie przyrody, to mam propozycję. Złoty Potok i Poraj, miejsca, które odwiedzamy w dzisiejszym odcinku Śląskie Poza Miastem. Atrakcji nie zabraknie, będzie to także fantastyczna lekcja historii. Zapraszam. Dobrze rozwinięta siatka połączeń kolejowych i nowoczesny dworzec to wszystko sprawia, że na wycieczkę do Poraja wcale nie musimy przyjeżdżać samochodem. Wystarczy, że wybierzemy się pociągiem. Każdą wycieczkę, nawet najlepiej zaplanowaną, dobrze rozpocząć od zwiedzenia Centrum Informacji Turystycznej, by dowiedzieć się, co czeka nas w Poraju. Dzień dobry. Dzień dobry. Poraj to jedna z kilku bram na Jurę Krakowsko-Częstochowską. W związku z tym polecamy wędrówki piesze, rowerowe, a nawet konne, bo niedawno powstał międzygminny szlak konny właśnie, który też biegnie przez gminę Poraj. Nieprzypadkowo wybrałem się do Poraja koleją, bo słyszałem, że zupełnie zmodernizowany dworzec i faktycznie przygotowany także z myślą o turystach. Dworzec to nasza taka perełka. Stacja Poraj to była jedna z pierwszych stacji na trasie kolei warszawsko-wiedeńskiej. Stary budynek stacji jeszcze istnieje. Myślimy o tym, żeby docelowo zorganizować tam Muzeum Kolejnictwa, które się bardzo mocno wiąże z tym terenem. Natomiast stacja Poraj, nowoczesna, piękna stacja Poraj, to wynik współdziałania władz gminy z Polskimi Kolejami Państwowymi i to zaowocowało również tym miejscem, w którym się teraz znajdujemy, ponieważ przy stacji znajduje się miejsce, w którym możemy informować turystów, a także przeniesiona ze starego budynku biblioteka. To oznacza, że w przerwie pomiędzy kolejnymi pociągami możemy oddać się także czytaniu. Jak najbardziej, bo punkt dla czytelników również tutaj się znajduje. Mnie szczególnie interesuje Zalew Porajski, który prezentuje się bardzo dumnie w centrum gminy Poraj. Możemy więc iść na zwiedzanie Zalewu? Ale oczywiście. Zapraszam. W takim razie. Zalew Poraj to miejsce, które przyciąga miłośników sportów motorowodnych, ale także żeglarzy i wędkarzy, bo to chyba prawdziwa perełka dla całej gminy. Czy tak jest w rzeczywistości? Tak, zdecydowanie tak. Poraj, Zalew Atrakcji. To nie tylko nasze hasło reklamowe, to również cała oferta związana z tym zbiornikiem, zarówno właśnie dla żeglarzy, dla motorowodniaków, również dla wędkarzy, którzy mają tutaj swoje stałe miejsca. To również miejsce, w którym już 3 lata pod rząd odbywają się zawody, turniej, modeli wodno-latających. I to wszystko tutaj do nas przyciąga właśnie ten zbiornik. Wiem, że jest tutaj też ośrodek harcerski, który słynie naprawdę nie tylko na region, nie na kraj, ale na cały świat. Dokładnie, mają niesamowitą popularność. To jest związane z taką harcerską metodą, która jest połączona oczywiście z żeglarstwem, co powoduje, że dzieciaki, które tutaj szkolą, tak naprawdę przechodzą przez całą drogę tego swojego żeglarstwa i nie kończą na patencie, stają się kadrą tego obozu. Te szkolenia są rzeczywiście fantastyczne, ale to nie znaczy, że tylko ten ośrodek. Mamy również kilka jacht-klubów, które tutaj bardzo prężnie działają. Dzieciaki zarażają się żeglarstwem, biorą udział w bardzo wielu regatach, które tutaj się odbywają. Właściwie każdy jacht-klub ma taką ambicję, żeby swoje regaty tutaj organizować. W takim razie, Panie Wójt, zapraszamy do Poraja? Oczywiście, zapraszamy. Poraj, Zalew Atrakcji, zawsze. Zalew Porajski to idealne miejsce nie tylko, by spędzać tu wakacje, ale także, by kiedy przychodzi jesień, korzystać z jego uroków. No i właśnie dlatego rozmawiamy z osobą, która z tych uroków korzysta na co dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Zalew Porajski to dobre miejsce, żeby cieszyć się wędkarstwem. Tak, tak mi się wydaje, że to jest idealne miejsce.
dosyć ciekawy rybostan i łatwa infrastruktura, sporo łodzi do wypożyczenia, także każdemu polecam tutaj wizytę na naszym zbiorniku. Wśród wędkarzy utarło się, że faktycznie jeżeli chodzi o ilość ryby, tej tutaj nie brakuje. No to jakimi okazami możemy się pochwalić? Z ostatnich dni mam informację, dosłownie sprzed trzech. Jeden z kolegów wędkarzy z Zawiercia wyjął sandacza 97 cm, blisko 10 kg. Ostatnimi czasy biorą wspaniale bolenie. Nie jakieś olbrzymie okazje, ale zdarzają się też takie 3-4 kg. No i czasami trafi się sum. No niestety niewielu wędkarzy jest na sumę nastawionych, więc większość tych sumów po prostu nie jest wyjmowanych. Ale myślę, że takie 50 plus są do wyjęcia. Z całej Polski zjeżdżają tutaj obce rejestracje. Dlaczego tak się dzieje? Fajne położenie, ciekawa okolica, bo część zbiorników zaporowych jest jednak bardzo wybetonowana. Tutaj mamy brzegi, gdzie jest las, gdzie są trzciny. To jest raz. Ta infrastruktura niezła, to jest druga sytuacja. Jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem. Zbiornik Pora jest jednym chyba z dwóch albo trzech zbiorników na terenie województwa śląskiego, na których wolno używać silników spalinowych. Wobec tego motorowodniacy tu się zjeżdżają z całego województwa, no bo wolno. Często też się zdarza, że tego samego dnia są z jednej strony zawody żeglarskie, z drugiej strony zawody wędkarskie. Także zalew żyje. Tych wszystkich sukcesów wędkarskich nie byłoby pewnie też, gdyby nie straż rybacka. Można powiedzieć, że kłusowników na Poraju nie ma? Aż tak daleko bym się nie posunął, bo myślę, że nie ma w Polsce żadnej wody, na której nie ma totalnie kłusownictwa. Natomiast obłożenie tego zbiornika dużą ilością wędkarzy, dużą ilością turystów oraz spora ilość kontroli spowodowała, że nie jest tak tragicznie. Zdarza się raz na parę lat, jakieś sieci są zdejmowane. Oby było ich jak najmniej. Na co my się dzisiaj nastawiamy? No ja osobiście w zeszłym tygodniu tutaj połowiłem piękne bolenie i myślę, że na bolenia najlepiej w tej chwili. Jeżeli jesteście Państwo fanami przyrody i przy okazji odwiedzacie Złoty Potok lub Poraj, to mniej więcej po środku tej drogi znajduje się niezwykłe miejsce, które trzeba zobaczyć. Rosiczki, takie nie ze sklepu, a żyjące w prawdziwej naturze. Dzień dobry. Witam. Panie inżynierze, ponoć dookoła otaczają nas niezwykłe rosiczki, czyli te roślinki, które pożerają owady, to prawda? Tak, to prawda. Znajdujemy się w takim miejscu, które nazywamy użytkiem ekologicznym. Miejsce zwłaszcza jest przepiękne wczesną wiosną, kiedy cała ta łąka pokrywa się wełnianką. Jest wtedy biało, a tutaj w runie możemy obserwować piękną roślinność bagienną z rosiczką, z żurawiną, z mchami, torfowcami i rzadko gdzie można obserwować takie nagromadzenie rosiczki. Jest to rzadkość akurat w tym terenie, gdzie dookoła są lasy z reguły ubogie, sosnowe, suche, a tutaj akurat mało kto wie, że znajduje się takie bagno z taką charakterystyczną roślinnością. Zapraszamy więc. Masłońskie, dla miłośników przyrody idealne miejsce, by z tą przyrodą obcować. Złoty Potok to nie tylko bogata historia, ale także bogata przyroda, o czym świadczy działalność Nadleśnictwa Złoty Potok. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego my akurat spotykamy się w tym miejscu? Jest to siedziba naszego Nadleśnictwa Złoty Potok. Jest ona ulokowana w zabytkowym budynku. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wiem, że przygotowano tam również pewien korytarz edukacyjny. Będziemy skupiali się na przyrodzie jakiego typu? W przyrodzie rezerwatu parkowym. Korytarz edukacyjny już na pierwszy rzut oka robi ogromne wrażenie. Jesteśmy wyposażeni w różne eksponaty, przepiękne rośliny, drzewa, ale też owady, ptaki, ssaki naszych lasów. To mamy do czynienia z Danielem. Charakteryzuje się tym, że wykształca łopaty. Ogromnie zaciekawiło nas to małe futrzate zwierzątko wyglądające na bardzo przyjemnego, słodkiego pieska. Jeśli nas tu dzieciaki teraz oglądają, to będą myśleć, że to jest szop pracz, bo tak zawsze... Bardzo podobne. Zawsze mi tu na edukacji leśnej opowiadają. Nie, to nie jest szop pracz, to jest jenot. To ja teraz pochwalę się wiedzą. Tradycyjna, klasyczna sarenka. Tak jest, to jest koziołek sarny. Nie mylić, że to jest żona jelenia, którego żeśmy tam wcześniej widzieli. To jest osobny gatunek.
Dzik, kolejne zwierzę znajdujące się na terenie ścieżki. Trzeba powiedzieć, że dzików ci u nas dostatek. Oczywiście, to jest bardzo charakterystyczny gatunek, piękny okaz. A jeżeli chodzi o nas jako turystów, spacerujemy sobie po lesie, spotykamy nagle dzika z małymi, no i jak się trzeba zachować? Oj, ostrożnie. Trzeba uważać, powoli się oddalać, patrząc za nią, ale ostrożnie, nie robić gwałtownych ruchów. Przechodzimy zatem do nieco mniejszych zwierzątek. Tak, to jest kuna leśna, następnie mamy bażanty, samiec i samiczka, oczywiście ten ładniejszy to samiec, następny borsuk. To jest kolejne zwierzę, które mnie zaciekawiło, bo przyznam szczerze, że nie miałem świadomości, że borsuki zamieszkują tutejsze lasy. Można je spotkać spacerując sobie na przykład podczas grzybobrania? Raczej w dzień one śpią, także wieczorami, nad rankiem można je spotkać. Odtworzone tutaj też chyba jego naturalne środowisko, więc pod takimi korzeniami drzew można jakby spodziewać się, że tam znajduje się borsuk. Tak, borsucza nora, także one się kamuflują. A nocami, jeżeli Państwo spacerujecie, to można spotkać nie tylko borsuka, ale także takiego małego liska, który odwiedza również często nasze gospodarstwa domowe w poszukiwaniu m.in. kur. Niestety przenoszą chorobę wściekliznę, także trzeba uważać na nie. Pamiętajmy, że my jesteśmy gośćmi w lesie, nie należy podchodzić do dzikich zwierząt. Jest to ich naturalne środowisko, ich dom, dlatego zostawiamy je w spokoju. Wróciliśmy do przyrody, bo tutaj także są ścieżki edukacyjne, które można zwiedzać. Tak jest. Na naszym terenie Nadleśnictwa Złoty Potok są 3 ścieżki edukacyjno-leśne, między innymi tutaj na Dziadówkach. Są to tablice edukacyjne na temat ptaków, zwierząt leśnych, zachowania się w lesie. Zwiedzając Poraj, Złoty Potok i najbliższą okolicę, nie sposób odciąć się od bogatej historii tego regionu. I właśnie dlatego znajdujemy się w historycznym miejscu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Otaczają nas fantastyczne zdjęcia, fantastyczne obrazy. No to zdradźmy, gdzie obecnie się znajdujemy. Znajdujemy się w Muzeum Regionalnym imienia Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku. Otaczają nas wspomnienia dotyczące rodziny Raczyńskich. Dlaczego to muzeum i te dwie rodziny były tak istotne dla tego miejsca? Mówimy o rodach, które związane są od połowy XIX wieku, zarówno z tym miejscem, jak i z regionem. A przez region należy rozumieć dobra złotopatocko-janowskie. W połowie XIX wieku generał Wincenty Krasiński zakupił wspomniane dobra. Przypomnę tylko, że był ojcem poety w skali europejskiej, no nie tylko polskiej, Zygmunta Krasińskiego. W sposób naturalny zostały odziedziczone przez familię Raczyńskich. Ostatni właściciel, Karol Raczyński, owego klucza był wnukiem wielkiego poety. Jesteśmy w sali, która jest salą wystaw zmiennych, a wypełniona jest kroniką hrabiostwa Raczyńskich, która była na bieżąco układana w latach 20. i w latach 30. Jest to bardzo rzadka kronika, z której treści odczytujemy bardzo wiele o obyczajowości, o zapatrywaniach politycznych, o życiu codziennym nie tylko rodu Raczyńskich, ale w ogóle arystokracji okresu międzywojennego. Znajdujemy się w miejscu niezwykłym. Co to jest za cmentarz? Tak, znajdujemy się na terenie wsi Kotowice, natomiast jest to cmentarz z epoki I wojny światowej, wówczas nazywanej Wielką Wojną. Pochowanych jest tu 2000 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich. To jest charakterystyczne dla obu armii walczących, że niestety obce mocarstwa się biły,
natomiast polskie nazwiska są tutaj na nagrobkach. Jest część prawosławna, gdzie pochowano żołnierzy rosyjskich, a generalnie są tutaj pochowani żołnierze armii austro-węgierskiej. Cmentarz w obecnym kształcie powstał w latach 30. po I wojnie światowej, kiedy skomasowano tutaj groby, szczątki po żołnierzach z kilku jeszcze innych cmentarzy. Tutaj około 2000 ludzi leży, także jest to jeden z największych cmentarzy wojennych w okolicy. Tutaj w tych takich jakichś wyrobiskach też gdzieś tam na zboczach lubią sobie? Też wyrosną. Też, bo tu wszędzie jak tego, jak grzybnia się rozrasta, to ona się rozrasta z roku na rok i to bardzo, bardzo na długie odległości, czasami do 200 metrów. Drodzy Państwo, ponownie zwiedzamy krainę wielkich, mam nadzieję, grzybów. Tydzień temu byliśmy w Olsztynie, Mirowie, Bobolicach, a teraz pojechaliśmy kilka kilometrów dalej do Złotego Potoku, by wspólnie z panem Justynem zgłębiać kolejne tematy grzybów i poszukiwać ich w tych lasach. Miałem dopytać, co to jest, Czubajka, bo przyznam szczerze, że gdybym widział tego grzyba wcześniej, nie podszedłbym, bo się kompletnie na tym nie znam. Tym bardziej, że mówi się, że kania bardzo łatwo jest ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, czyli tym najbardziej niebezpiecznym dla nas. Różnice są wielkie. Ja tutaj podejrzewam, że więcej pomyłek jest na tym drugim muchomorze, po czym dokładnie rozpoznać czubajkę kanie. Muchomory, wszystkie te grube, bulwiaste, ona też tu ma tę bulwę. Czyli tak, ten tak, sromotnikowy tak. Po wyjęciu miałby to takie jajo, tak, o którym tylko, już wielokrotnie wspominaliśmy. Jeszcze z tego jaja by stała taka skóra, natomiast tutaj nie ma. I zobacz pan, muchomory jeszcze mają też pierścienie. Tylko, tutaj też jest. Tak, tylko że muchomor ma przyklejony, pojedynczy, a u czubajki kani jest taki podwójny. I on do góry będzie się przesuwał. On jest ruchomy, ja go przerwię, żeby się oderwał. Widzi pan, jak on odchodzi? On nie jest w ogóle przyklejony. Taka falbanka z niego jest. I robimy jeszcze jedną rzecz. Muchomory te trzony, te korzenie, jak grzybiarze nazywają, w środku mają pełne, zwarte, a czubajka ma pusty. I jak teraz tutaj byśmy przecięli, popatrz pan, widzi pan, taki zdrewniały, suchy. Widzi pan, jak to pusty cały i taki jest suchy, zdrewniały, tak się szczepie. Czyli mówiąc wprost, tak. Po takiej lekcji nasi widzowie nie będą mogli pomylić muchomora sromotnikowego w ten sposób. I tutaj czubajką kanią. Tak, bo tutaj chodzi o te blaszki, żeby uważać na te grzyby, które mają blaszki. Czubajka kania ma blaszki. Ona, ta czubajka, jest grzybem dopuszczonym do handlu i przetwórstwa. Jest jeszcze jeden gatunek takiej czubajki czerwieniejącej, która rośnie po lasach. Ona, teraz jak to połamałem, ona by zróżowiała tu w tym miejscu. I a na ta nią, zachowuje tak, się i na nią trochę trzeba uważać. Ona ma odmianę bohemika, która ma dość poważnie trującą toksynę w sobie i one się prawie, że niczym nie różnią, tylko że one obydwie po przełamaniu czy skaleczeniu różowieją. I co gubi grzybiarzy? Grzybiarzy to, że próbują smakiem. Tego nie wolno robić. Śmiertelnie trujące grzyby, muchomory, które zabijają, są bardzo smaczne. I o tym będziemy Państwu na każdym kroku przypominać. Nie próbujemy grzybów, a my ruszamy w takim razie dalej. Idziemy dalej. Proszę bardzo, czekają kolejne grzyby, też jadalne. Tak, maślaki. Maślak ziarnisty rośnie przy sosnach. Tutaj mamy sosnę. Jeszcze jest jeden, którego nie spotkaliśmy dziś. Natomiast ten jest maślak żółty. I tu w pobliżu, niedaleko jest modrzew. One rosną obok siebie. Jak jest na przykład taka pogoda bardzo deszczowa, gdzie jest dużo wilgoci, to one są takie lepkie, śliskie. Przyniesie pan do domu te grzyby i żona każe mu panu robić z tym, bo one się kleją. Trzeba było skórkę ściągać, nie? Z tego maślaka. Jest to robota bardzo pracochłonna, klei się to do rąki. Nikt na przetwórni nie będzie z tony czy z dwóch ton ściągał skórki z maślaka. Co wtedy? Nie? Wtedy się stosuje pewien sposób. Namacza się ich w roztworze solnym. 1:5. I na 12 godzin wyciągamy później na duszach czy na sitko, płukamy zimną wodą i skórka sama skórka schodzi. Nie schodzi, tylko rozmiękcza się i już ich nie solimy.
ściąga się po prostu ten szlam z tej skórki. I dlatego mamy właśnie naszego eksperta, który także w kolejnych tygodniach będzie zdradzał nieco więcej tajemnic dotyczących grzybobrania. Za dzisiaj już bardzo dziękuję. Również. I spotykamy się w kolejnym odcinku. Na program zaprasza Śląska Organizacja Turystyczna, właściciel portalu turystycznego www.slaskietravel. Na aktywny wypoczynek nad wodą zaprasza sponsor programu Gmina Poraj.